wyklęte przy współpracy i według pomysłu Przemka Omicińskiego, prezesa Fundacji Niepodległości, już jest. Panny Wyklęte to nowy projekt Darka Malejonka i dziewczyn, które wcześniej zrzeszone były w projekcie Morowe Panny, czyli Halinka Młynkowa, Pinawela, Wilu, Parę Słów. Dołączyła do nas Kasia Kowalska, Ifi Ude, Ania Rusowicz i jeszcze kilka znakomitych i piszących teksty, i komponujących artystek. Tam, gdzie dym i mrok, jestem blisko, obok ciebie. W piwnicy mrok, serce wyłamali ciężki. Jest to projekt niesamowity, dlatego że dziewczyny napisały teksty do muzyki, którą ja zrobiłem wspólnie z zespołem Malorek Rockers, a teksty są autorskie. Te wszystkie dziewczyny nie dostały na tacy piosenek do zaśpiewania. One i ja tak samo napisały teksty zainspirowane tematem historycznym, bo obchodzimy rok żołnierzy wyklętych. Czasów w sposób wzruszający, w sposób bardzo osobisty. Z szacunkiem do ludzi, którzy tę historię tworzyli, z ogromnym ukłonem, z bardzo dużą dozą takiej nienapompowanej mowy o historii. Ale jesteś teraz ty, obejrzyjcie się za siebie. Tam, gdzie dym i mrok, będę blisko, obok niebie. To tylko jeden krok. I razem daje to niesamowitą mieszankę. To perspektywa kobieca, dziewczęca, wrażliwość i empatia, a nie wielkie, górnolotne, pompatyczne sformułowanie. Bycie panną wyklętą jest najwyższej renomy określeniem. Ja się czuję jak panna wyklęta. Nawiązując do tych wszystkich kobiet, które traciły życie tak naprawdę, żebyśmy my, współczesne kobiety, mogły żyć, jest to niesamowita sprawa i chociażby z tego tytułu ta cała akcja ma sens. Honor odebrali, lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolą. Za Polskę serca wyrwane, walczyli o to, co nie było i nie. W planach jest wiele koncertów w Warszawie, w Gdyni, w Wilnie, w Poznaniu, w wielu innych miastach. Bardzo osobista rzecz. Panny Wyklęte. Płyta, koncerty, projekt. Polecam. Marika. Sięgał służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi w potrzebie, koniec. Przysięgał służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi w potrzebie, koniec. Thank you.